Jeśli przyszedłeś patrzeć, to wracaj do domu. Jesteś kiepski i tylko innym spieprzysz humor. Zostaw to tym, którzy to naprawdę czują. No to witamy z miejscowości Hajnówka, niedaleko Białowieży. Widać, budynek jest okazały. Dojechaliśmy, kocioł już jest. Resztę przywieźliśmy. No i się spilnowaliśmy z zasobnikiem ciepłej wody. Zawsze mówili uczyć się od starszych. Tak, zawsze było tak, żeby się uczyć od starszych. Stanisław. Stanisław dzisiaj ma waleczną minę, zobaczcie. A! Nie rusz. Nie dość, że waleczny, to jeszcze zaczepny. No, jak to się mówi? Zaczepny. Wiecie co? Komary nas rąbią dzisiaj w tej Hajnówce. Tak nas komary rąbią, że to się w głowie nie mieści. Ale co? Musimy tego bydlaka wrzucić tu po schodach na dół. Pomysł Tomasza jest taki, że go popchniemy, odwracamy się i będzie na dole. Tylko nie wiem, co inwestor na to. No inwestor cały czas nas obserwuje, jest, żeby nie było. Cały czas patrzy, mówi, chłopaki, jak to robicie? Będę się uczył i zaczynam hydraulikę robić. Dobra. No i co, jesteśmy w kotłowni. Inwestor się tu spisał. Pamiętam, jak byłem na podpisywaniu umowy, to ta kotłownia wyglądała tak jak połączenie kominowe. Wszystko było czarne, tynkarze będą zadowoleni, wytynkowane, wymalowane, nawet sufit pomalowany, zobaczcie, dwie lampy, widno, nie musimy się doświetlać, jest naprawdę fajnie. Kocioł już jest w środku, złożony, 17 Biocompact Plus, Stanisław słychać na zewnątrz, być może docina rurę kominową. Na ścianie wyląduje cholernie duży zestaw sprzęgła z czterema grupami pompowymi. Zbiornik na wodę w moim zamyśle miał stanąć tu, czyli kocioł się skończy nam, powiedzmy, tu. Zasobnik na wodę miał stać w tym miejscu. No, ale podczas montażu komina dobry Dobromir, myślący i pomysłowy, zamiast zrobić sobie wyczystkę tu, gdzie i tak jest czopuch tylny, od groma miejsca do tego, żeby tu wejść, zobaczcie, to jest blisko 90 cm z tyłu za kotłem, jak nie więcej, można by było tamtą wyczystkę zrobić. Natomiast zapakowali mi tu, więc uciekniemy z zasobnikiem na wodę łotam. Zasobnik już jest, czeka, więc zasobnik wyląduje tam, gdzie to wiadro stoi. Będziemy musieli trochę z rurami popajacować. Natomiast zimną wodę mamy tu, inwestor sobie to spiął wężykiem, ciepłą wodę mamy tu, jeden pion zasilający mamy tu i powrotny, drugi pion zasilający i powrotny mamy tu, pójdzie trzecia grupa pompowa na zasobnik, a czwarta na podłogówkę, której jeszcze w tej chwili nie ma. Natomiast ten kocioł nie będzie ogrzewał tylko i wyłącznie tego budynku, w którym się znajdujemy. O, Stanisław i BHP. Natomiast kocioł będzie również ogrzewał, nie wiem, pracownię, temat biurowy po tamtej części. Więc no będzie miał co robić. Ta 17 na pewno będzie miała co robić tutaj. Ale w tym przypadku inaczej zainstalujemy tą kotłownię. Inaczej wykonam... Mówić ochronę powrotu, bo cholernie mi zależy na tym, żeby ten kocioł miał ciepło na powrocie od pierwszej minuty pracy. A czy to pokaże? Nie wiem. Nie wiem, czy pokaże moje tajemnice i czarodziejskie sztuczki, ale być może pokażemy sam efekt końcowy, że temperatura powrotu od pierwszej minuty będzie grubo przekraczała 55 stopni. A czy pokażemy, jak to zrobimy? Nie wiem. Zobaczymy. Pomyślimy. Na pewno czeka nas tu trochę pracy, bo tam za ścianą będziemy przechodzić przez klapę podłodze, żeby się dostać do tamtych lochów. Ale to pokażemy może. Mogę komin składać? Stanisław? Tak.
Gotowe, tak? Tak. Tak, gotowe, to ja się biorę za ten komin. A teraz zwróćcie uwagę. Tu będę dociągał. A co się tu będzie działo? Jest. No i teraz trzeba to tylko utrzymać, żeby wszystkie inne, które będą dociągane, nie stworzyły nam efektu, w którym coś się, że tak powiem, poprzestawia, a jest to cholernie możliwe szybko. O, to trzeba tylko podociągać teraz z wyczuciem i wszystko będzie piękniusio, a oczęta będą pięknie wskazywały. To, że tutaj mamy, to jest jedno. Wszystkie nakrętki są dokręcone tak z wyczuciem, mocno z wyczuciem. Natomiast nigdy chyba nie poruszyliśmy tego tematu, tejże stopki. Mamy dość długą stopkę z dwoma gwintami, która tak na dobrą sprawę musi podtrzymywać, nie musi, ale podtrzymuje ten palnik cały, żeby tu nie dochodziło do naprężeń zbyt mocnych na tych czterech szpilkach. A jednocześnie tutaj wsypiemy około 150 kg peletu, plus ten palnik waży dobre 40 kg, 200 kg. Będzie fajnie nam ta stopka wszystko podtrzymywała i dopełniała całości, żeby tu się czasem coś nie trzęsło, żeby czasem coś nie drżało. Tomasz robi gruby kaliber, cali ćwierć. Tak troszkę, jak powiem. Zrobimy trochę inaczej tą ochronę powrotu. Cali ćwierć. Tyle rąbka tajemnicy uchylimy. Cali ćwierć na pewno wyjdziemy z kotła. Cali ćwierć na pewno wrócimy do kotła. Co dalej? Nie wiem. Może pokażemy, może nie pokażemy. Jak pan Stanisław pozwoli, to pokażemy. Nie ma. Nie ma. Nie pokażemy. Czasem jest tak, że tego pierwszego dnia nie widać efektów pracy. Natomiast wszystkie gwinty, które mamy, odpowietrzniki automatyczne, śrubunki, każdy nypel, każdy zawór, czy to śrubunkowy, czy bez śrubunku, to wszystko trzeba przewinąć. Każde kolano nyplowe, które ma gwint, to wszystko trzeba przewinąć. Dopiero jak jest przewinięte, to można powiedzieć, że możemy składać. W związku z tym czasem jest tak, że tego pierwszego dnia efektów pracy Stanisław, no nie widać, tak? Nie wiem, ja tam widzę. Przewijamy mówki od środka. Tak, ale są te specjaliści, co mówki przewijają od środka. O, tam zobaczcie, Tomasz kurde swoje trzyma z boku i będzie widać, ile Tomasz zwinął, ile Stanisław. Tak. I później jest akcja wieczorem, że Stanisław zrobił za mało, Tomasz zrobił za dużo i Stanisław musi gotować. To na pewno. Wy powiedliście. Czyli co, dzisiaj jemy? Gwizdane. No to dobrze, to dzisiaj będzie dietetyczna kolacja. Tak. O, nie ma browarów, jest woda żywca. Proszę bardzo. Reklama poszła w tej chwili wody. To nie jest drabina. To jest termojetik. Interesuje mnie tak, mamy, Tomasz, cali ćwierć jest, tak? Boczne, cali ćwierć. Super, tak jak chciałem. Będziemy mieli tu siłę uderzeniową, czyli tak, od lewej patrząc, Tomek, od sprzęgła. Dwa pierwsze, grzejniki, później podłoga i tu zrobimy boiler na samym końcu. Tak jest. Ważna jest tylko rzecz, czy my mamy grupy te, które chcieliśmy, żeby grupy miały zasilania po stronie lewej. Pompy, żeby były po lewej. Jak będą pompy po lewej, to już mamy cudo. Po prostu cudo. No, mieliśmy już same kolektory wieszaliśmy na cztery. Natomiast, na cztery grupy. Natomiast to no, jest ogromne. Jest po prostu ogromne. Będzie robiło na pewno robotę. Mamy dodatkową pompę, tak jak chcieliśmy. Jest tylko kwestia jeszcze śrubunków. Bo to termojet. Tak jest. Dlatego wszystko mamy. Wszystko mamy. Tutaj jak zrobimy zamówienie, to nigdy nie dochodzi do sytuacji, że nam coś nie dojeżdża. Jest po prostu gitareczka. Pięknie jest, piękniusio. To bardzo duży sprzęt. Śrubunków nie mamy do tego? No nie, śrubunki trzeba będzie kupić do pompy, ale to są zwykłe, standardowe, duże śrubunki.
każdy ten kurwa to śmieć. Stachu, inwestor ci pomaga, nie? Nie wiem. To ile to się dolicza inwestorowi, jak pomaga? 40 za godzinę. 40 euro. Bo on coś o euro dzisiaj gadał, nie? Tak. Że gdzieś tam za granicą był, coś w 40 euro do godziny. Trudno, zobaczę, czy mam. Dobra, my sobie tu żarty robimy. Wyskoczyły te leżaki cholerne, zwróćcie uwagę. Cali ćwierć? Cali ćwierć. To wszystko tutaj było, tak jak wspomniałem, zajdziemy. Mamy jeszcze tam, może... To nie jest rura gazowa, żeby nie było. To jest rura od ogrzewania. Tutaj mamy jeszcze kawałek leżaka, też wycięty. Wszystko już wyfrunęło, co jest dookoła. Prujemy jeszcze to, co jest u góry. I teraz tak. Ta ściana nie będzie ocieplana, więc po niej nie będziemy się wspinać, bo tu jest wewnętrzna ściana budynku. Natomiast tamta ścianka jest, będzie ocieplana. To jest drewniana konstrukcja. Ja nie wiem, czy to czasem jeszcze pod zabytek nie podchodzi, ale chyba nie. Zwróćcie uwagę. Drewniane ściany budynku. Więc to będzie izolowane. Tu jakaś pójdzie wełna, jakaś zabudowa, etc. Tam u góry jest mieszkanie pięknie zrobione. Więc będziemy podjeżdżać sobie zasilaniem powrotem, to akurat powrót mamy. Będziemy to wszystko dźwigać tędy, tak żeby tego w przyszłości nie było widać. Drewniany dom, ciepło jest, pić się chce. No i dobra, leży lisica, która nam tu pomaga uprzątnąć całe to tałataństwo. Właśnie, to jest część zabytkowa czy nie? Domu? No. Ale z 30, może czyli, 9. No czyli jeszcze nie. Gazetę znalazłem w 1938. No właśnie, bo to jest zastanawiające. Co to jest? Właśnie chyba oni kleili pod tapetę. Chyba. Wyrównywali. To było wszędzie. No właśnie widzę, że jakieś ciapki tak. Są na tym. Tu tak. Jest wszystko papniakami pobite, nie? To były dranki. Co to takiego? Dranki takie, czyli drewienko i tynkowane było. O tak kurde. Jak widać, to jest na tamtej ścianie, żeby widać. To nasze polskie sposoby tynkowania. Bo to jest ogólnie polska część budynku. Tak, polska. I to było wyścielone gazetą po to, żeby chyba tak, zatapetować to, bo tak faktycznie widać w tamtych miejscach, że jeszcze tapeta została, jakieś takie, to jest po tapecie. No, i to było nawet na ale, to są, ale to nie są deski, to są belki. Bale są, to są bale normalnie, nie? To jest grubość minimum 10 cm. No to... Jakoś oni określali to jakoś. No dobra, to za to, że kawałek historii poznaliśmy, nie będziemy panu inwestorowi doliczać, za to, że nam pomaga. Dobrze, na pewno, cieszę. Na pewno tą część ale będziemy musieli... mi pomaga, ja doliczam. Aha. A, Staszek dolicza jednak, aha. Staszek nie ma skrupułów, dobra. Na pewno tutaj mamy kotłownię. O, tam w środku jest pan Tomasz. Więc będziemy musieli jeszcze tą część murku skuć, bo jak widać jest kawałek murku fundamentowego. Tą część wykujemy. Żebyśmy mogli się wdrapać tutaj do góry. Dlaczego? Tak jak widać idzie tabelka, to tak będzie szła posadzka. Więc te rury, które będziemy ciągnąć, schowamy część w posadzce, żeby ich widać nie było, bo tu w przyszłości będzie podłogówka, a tam gdzie możemy, będziemy się wspinać do góry, żeby doprowadzić nowe zasilania pod grzejniki, które już istnieją tam u góry, nie? O. Stanisław, tu uważaj, bo jest okno. Bo ja nie chciałbym jeszcze okna wstawiać. A internet też tam idzie. A ten internet to idzie do kotła. Internet idzie stamtąd, tymi kabelkami. Dobra. A tam jest na dole. Okej. Dobra, idziemy do... Pójdziemy teraz do pana Tomasza. Osamotnionego. W działaniach w kotłowni. Kotłownię mamy tu. Tu widzieliście, zjeżdżaliśmy z kotłem. No i się udało zjechać. Jest pan Tomasz osamotniony, a tam za ścianą działa Stanisław. Tomasz, ile ten mur ma tutaj centymetrów? 60 centymetrów. Stanisław wykonał przewierty, więc wszystko jest. Jak widać, Tomasz walczy w tej chwili, walczy. Zinstaluje zasilanie i powrót z grupy pompowej z bojlera. Więc to trzeba będzie... A, to o tym mówiłeś? No, fikołek jak cholera. Jak ja to rozetnę, to chciałem rozciąć, na czemu się pójdzie. Pójdzie.
Jedliśmy coś fajnego dzisiaj, przynajmniej mi się spodobało. Pampuchy, tak? Pampuchy. Ja nie wiedziałem, co to jest pampuch. Nigdy pampucha nie miałem w ustach. Pierwszy raz. Się okazuje, że to było kurde duże. Bo to było jak taki nieduży bochenek chleba. Nieduży bochenek chleba, taki trochę większy jak ręka. Trzy razy jak pączek. Ciasto pączkowe. W środku farsz jak na paszteciki. Pierogi. Paszteciki, pierogi. Nie pieszczyciki. Paszteciki szczecińskie. Krokiety chyba. Albo krokiety. Paszteciki. No w każdym razie była kapusta, były grzybki. Było coś fantastycznego. Jak to ciężko spadło. Kurczę. Masakra. Ale jedliśmy pampucha w Hajnówce. Nie wiem, czy to jest lokalna potrawa. Natomiast ja nigdy czegoś takiego wielkiego nie widziałem. To taki wielki, rozklapciały pączek. Dawno nie ruszaliśmy jednego tematu odnośnie tego, dzwonicie, opowiadacie, że oglądacie, że jesteście zainteresowani, żebyśmy przyjechali do was i zbudowali wam kotłownię, zainstalowali wam kotłownię na pompie ciepła, na kotle peletowym. Jak to faktycznie wygląda? Jak się zabrać do tematu naszej wizyty, czy mojej wizyty? Wygląda to dość banalnie i prosto. W 90% przypadków podczas rozmowy telefonicznej usłyszycie to, co ja potrzebuję wiedzieć. Czyli zadam wam pytania dotyczące domu, instalacji, ogrzewania, sposobu użytkowania tego domu, ilości osób, metrów kwadratowych, tego, czym ogrzewaliście, bądź jaki to jest projekt, jakie jest zapotrzebowanie energetyczne. Na tej podstawie dowiadujecie się, ile to kosztuje, ile to może kosztować w przedziale od do. Po akceptacji cennika następuje moja wizyta. Przyjeżdżam, analizuję, weryfikuję to, co usłyszałem przez telefon. Podpisujemy umowę, ustalamy, co będziemy robić, gdzie będziemy robić, dla kogo będziemy robić, kiedy będziemy robić, ile to będzie kosztowało. I dopiero wówczas umawiamy tak zwany termin, bo wcześniej to my możemy dyskutować bardzo, bardzo tak lakonicznie dotyczące rozmowy dotyczące terminów, z uwagi na to, że to się zmienia. Każdego jednego dnia, każdego jednego tygodnia dzwonią telefony i ustalamy terminy. Pytacie, czy te terminy są odległe. My na budowę kotłowni, nie w takim przypadku jak jest tutaj, że mamy jeszcze inne prace. Natomiast my na taką kotłownię kotła peletowego potrzebujemy 2,5, czyli 3 dni. Natomiast na pompę ciepła na spokojnie 4 dni, czasem 5, ale to musi być naprawdę skomplikowana instalacja, żebyśmy musieli się 5 dni bawić. 3,5-4 dni maszynownia, 2,5 do 3 dni całych kotłownia z kotłem peletowym. Tyle, więc ja z tego miejsca tą prywatę kończę i zapraszam serdecznie do kontaktu. Cały czas jest, nie? Będzie. Ale będzie moc uderzeniowa. A nie, tam miałem nie zaglądać. Dobra, tam nie pokażę, co tam żeśmy wykombinowali za tym kotłem. Tajemnica. Będzie widać tylko temperaturkę. Co? Nie klniemy, bo widzowie mogą oglądać. Co? Do ściany uciekasz. Czemu? No czemu? Tu pojadę po prostu w batolankę. To ja nie chcę tak, to lepiej Tomek, to tu mi... Ale Tomek, tym... Słuchaj mnie, ale weź posłuchaj. Tym dojedź do ściany, jedź tam, tamto kolanko daj w dół. O, i tam se traf. I tak mi będzie pasowało. O, coś w tym stylu. No. To jest polegać tu i poleć po prostu. Ale nie jedź mi górą i tu nie rób tego kolana, bo by się brzydko wyglądało. Tu mi daj do ściany, a tam zrób sobie w dół. Doszedłeś? Drewno i młotek. I co, będziemy rozpalać drewnem? Tak. Ty to, Stachu, masz zawsze jakieś dobre pomysły. O, Staszek dawno nie leżał na żadnym źle. Młotek odkupiłeś? Jaki młotek odkupiłeś? Też połamałeś. A komu miałem go odkupić? Znam. Jak wam? Znam.
Kupię ci gmotek. Chcesz prywatnie jeszcze do domu jeden? To nam. Głowę to nam. Ale jak? Do domu ci też kupić jeden? Nie, do domu ja mam. Młotek. Chodzi kurczę, już trzeci dzień młotek tak. I młotek. Ale nie połamałem. Nie połamałem, tylko zniszczyłem. No. Młotek nie wytrzymał ciśnienia. O i właśnie o to mi chodziło, żeby dokładnie było. Co chcesz? To czekaj. Tak. Zaczynamy. Końcówka oklejania. Rozpalamy. I tak, jak Tomasz mówił. I uciekamy do domu. Nie. Brzydkich słów nie używamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Sprzęgło. I cholernie gorący powrót. A jak to zrobiliśmy? Poparzyłem się ostatnio, stąd ta rękawiczka. Już mu zmniejszyłem dawkę paliwa przy rozpalaniu. Miałem tu jedną wielką kulę ognia. Ogień był aż tak, czyli wywijał się do góry. 40 sekund, te które było, jest cholernie drobny pelet, takiej bardzo drobnej frakcji. Zwróćcie uwagę tutaj, jest naprawdę bardzo drobniutki. 6 mm, tak jak widać, 6 mm, natomiast poszczególne peleciki są takie koło centymetra, po pół centymetra mają długości. No i niestety trzeba było to skorygować. Jeżeli będzie się sytuacja powtarzała, inwestor powie, że powtarza się, skorygujemy jeszcze raz, bo mamy internet oczywiście podpięty. Aplikacja już u klienta na komórce wgrana, sam sobie wgrał. Natomiast u nas w tej chwili prace postępują coraz wolniej, bo to już coraz później. Wszyscy zmęczeni. Końcówka znoszenia gratów. 17:01. Pilnuję czasu. Chcę zobaczyć, jak to faktycznie tym razem bydle się będzie wkręcać na obroty. Mamy pana Wiesława, który nas pilnował, sprawdzał i chodził za nami. Teraz dla mnie jest zawsze istotną rzeczą taką, żeby w końcu to wybrzmiało. A pan Wiesław zgodził się odpowiedzieć na jedno przynajmniej proste pytanie. Panie Wiesławie, jak to się stało, że firma Carluk Hydro jest dzisiaj w Hajnówce i świadczymy usługi dla pana? To znaczy, tak prawdę mówiąc, tak. Oglądając YouTube'a, interesując się w ogóle na temat kotłowni, jaką mam zrobić i tak dalej, bo miałem innych rzeczy, zobaczyłem Sasa i zobaczyłem Carluka. I zacząłem oglądać jeden po drugim filmik, jeden od razu sam się dokształcając, to też prawda. I później zadzwoniłem szybciutko, zapytanie. Pan mi powiedział, tyle i tyle, od tylu do tylu kosztuje. Ja mówię, okej, chwileczkę zastanowię się i tak dalej. Minęło ile chyba? Miesiąc, tydzień, coś w tym stylu. Zadzwoniłem, pan Łukasz do mnie mówi, czy jestem zdecydowany. Ja, oczywiście, tak, proszę bardzo, przyjechał pan, podpisaliśmy umowę. Ile to kosztuje, tyle nieważne. Kosztuje, zgadzamy się, robota już jest praktycznie skończona. Ja jestem samooglądam, nie to, że kontroluję, ale pilnuję, bo mi się podoba. Zresztą, tak jak pan Łukasz mówił tutaj, że na Podlasiu tutaj to jest tak ciężko zobaczyć taką kotłownię. Myślę, że będzie parę wizytorów, żeby polecić pana Łukasza. Jesteśmy, kończymy, bawimy się dalej. Pilnujemy w tej chwili, ja panu Wiesławowi dziękuję. Pilnujemy w tej chwili tej temperatury naszej. 17:06. Kocioł śmiga. Zobaczymy, kiedy ruszy instalacja i jaki będzie powrót, bo ten czarodziejski powrót dzisiaj jest mega istotny. Pan Wiesław wczoraj widział powrót. Tak, dotykałem nawet. Jak? Tak. Jest elegancko. Można było się popatrzeć. Ale jest fajnie. Także tajemnica nasza jest jeszcze nieodkryta. Nie było plusa. Tam było to. Tam był plus, pierwszy. Tam był plus? 17, tak. Mamy godzinę 17:15. 58 na kotle. 58 na kotle. 40 na powrocie. 70 z tyłu. 70 Tomasz mówi z tyłu. Żadna pompa nie pracuje. Tak? Znowu pewnie czujnik wstawiliśmy nie w tą stronę, nie w tym miejscu. Szczęście, mam inwestora, któremu wczoraj pokazałem, w którym miejscu jest faktycznie czujnik instalowany. Czyli zaraz przy samym śrubunku, w dolnej części kotła. Tutaj nie ma żadnego oszustwa. Wszystkie czujniki widziałem na własnym. Jak były instalowane, tak. Więc samą elektrykę wykonywałem przy inwestorze. I teraz zwróćcie uwagę z powrotem na 59 na kotle.
41 na powrocie. Powrót niewymuszony w żaden sposób z żadną pompką. Musimy poczekać jeszcze kilka minut. Zmieni nam się temperatura na 64. Wówczas dopiero się załączy pompa, która zacznie sprawować powrót. I zaraz zobaczycie, jaki ten powrót faktycznie będzie. Wrócę za chwilę. A po skończonej pracy, albo jej na końcu, protokół programu Czyste Powietrze. Karta produktu. Karta energetyczna, która tam też jest, znajduje się. Wszelkie gwarancje. Wszystko należy tak, aby inwestor miał komplet dokumentów do tego, certyfikaty. Tak, aby inwestor miał komplet dokumentów do tego, aby można było... Karta energetyczna. Tak, wszystko jest. Karta gwarancyjna, którą za chwilę będę rzeźbił. To wszystko jest cholernie istotne do tego, żeby w przyszłości, w razie gdyby się coś działo, była na wszystko podkładka, na wszystko papier, a jednocześnie w tej chwili skorzystanie z programu Czyste Powietrze stało się normą, więc warto przypilnować swojego instalatora, żeby Wam dopełnił wszelkich formalności. Tomasz mnie skrzyczał, że jeszcze mokro jest, że nie powinienem wchodzić. Wchodzę, bo chcemy skończyć tą naszą przygodę. Powiem Wam tak. Aha, zaczniemy od sterownika. Sterownik jest. Tu ma klient odprowadzenie skroplin z komina i ja z tym nie będę ingerował. Ktoś to tak zrobił. Sterownik jest. Rury poizolowane. Cztery grupy pompowe. Jedna część domu plus ta przybudówka. Widzieliście kawał drogi do przekopu. Druga część domu. Zasobnik, który stoi tutaj, 200-litrowy. Podłogówki w przyszłości, jak widać, pozakręcane. One są zakręcone. Na zasobnik w tej chwili idzie pełną rurą 70. Wraca prawie 70. 40 na grzejniki. Domownicy już ugotowani mówią, że to jest koszmar, co się w tej chwili dzieje. Mamy maj, a my tak grzejemy. Ja muszę to sprawdzić, ja muszę to wygrzać, ja muszę to ustawić, ja muszę wiedzieć, że to jest tak, jak bym chciał, żeby było. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w tej chwili na powrocie. Ja może to przełączę na normalną kamerę, bo nie mogę tutaj tego wyostrzyć. Zwróćcie uwagę jeszcze raz, co się dzieje tutaj na tym powrocie. 66 stopni na powrocie, 69 na zasilaniu, na wyjściu z kotła. W moim odczuciu to jest diabelstwo. Tu się pewnie poparzę. Ła, czy ja mam coś, co by mi tu pomogło to otworzyć? O dobra. Kocioł wewnątrz jest śnieżno-biały. Nie ma nic na nim, kompletnie. Mimo to, że pracuje tak jak w tej chwili na wariata, czyli szybko zagrzany, szybko puszczony. Ktoś powie, była 17, jest 19. Ja nie mogłem wcześniej tu wejść. Chłopaki kończyli to, co chcieli skończyć. Ja im nie chciałem jakoś wybitnie mocno przeszkadzać. Mamy robotę zrobioną. Co się dzieje za kotłem, ja Wam tego nie pokażę, bo tak jak powiedziałem, nie będę wszystkiego pokazywał, bo i po co. Mamy swoje tajemnice, a skoro mamy tajemnice, to... O, wszedł akurat w podtrzymanie. A skoro mamy swoje tajemnice, to po coś one nam są potrzebne. Z tego miejsca będziemy się żegnać. Uciekamy z Hajnówki, wracamy do domu. Wy pewnie będziecie widzieć to w sobotę, te wideo. Dzisiaj jest piątek dla nas. Kończymy pracę dzisiaj jest czwartek, przepraszam, jutro będzie piątek, więc jutro będziemy wracać do domu. Dzisiaj dla nas jest czwartek, więc 4 dni popracowaliśmy tu trochę za tąże ścianą. O, tu. Wykonaliśmy również całe nowe leżaki, nowe podejścia pod grzejniki. Pracy było co niemiara, więc ta kotłownia nie trwała 3 dni, a 4 dni. Jedziemy się wyspać, jedziemy odpocząć. Fajnie, że jesteście, fajnie, że dotrwaliście do końca tego wideo. Fajnie, że zaglądacie na stronę Karluk Hydro. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie i do zobaczenia za dni parę.